I Anwil Włocławek, Turów Zgorzelec. To jest drugie spotkanie. Drużyna turowa Zgorzelec już wybiega na parkiet, a zagra dzisiaj w składzie numer 4 Edward Żak, numer 5 Kevin Pinkney, numer 6 Andrzej Pluta, numer 7 Adrian Czerwonka, numer 8 Sebastian Machowski, 9 Jan Subotić, 10 Jan Molinari, 11 Tony Mitchell, 13 Radosław Chyży, numer 14 Hubert Radke i numer 15 Wojciech Szawarski. Natomiast trenerem zespołu Turowa Zgorzelec będzie Wojciech Kamiński. A teraz prezentacja zespołu Anwilu Włocławek. Numer 8 to Robert Witka, kapitan zespołu. Z numerem 4 Bartłomiej Wołoszyn. Z numerem 5 zagra Sejid Hajric. Z 6 Wiktor Grudziński. Z numerem 7 Ed Scott. Z numerem 9 Mariusz Prekewicius. Z 10 zagra Pit Lisicki. Z numerem 11 wyjdzie Michał Ignerski. Z numerem 12 Dante Swanson. Z 13 zagra dzisiaj Gatis Jachowicz. Numer 14 to Marcin Sroka. I z numerem 15 zagra dzisiaj Brent Scott, a trenerem Anwilu jest Andrzej Urlep. Zapraszamy na mecz. Pierwsze piątki już na parkiecie. W drużynie Anwilu zagra Ed Scott, Michał Ignerski, Robert Witka, Brent Scott i Dante Swanson. Natomiast w białych koszulkach Turów Zgorzelec, Radosław Chyży, Wojciech Szawarski, Andrzej Pluta, Kevin Pinkney oraz Jan Molinari. Jak zwykle to w hali mistrzów bywa, wszyscy kibice wstają do pierwszego trafionego kosza przez Anwil Włocławek, a do piłki będą skakać Michał Ignerski i Kevin Pinkney. I rozpoczynamy spotkanie przy piłce. Radosław Chyży oddaje szybko do Andrzeja Pluty, który przez chwilę był wolny, ależ bardzo ładne zagranie Andrzeja Pluty. Kevin Pinkney znalazł się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, na odpowiednim miejscu i zdobył 2 punkty, a więc 2-0 prowadzą zawodnicy ze Zgorzelca. I już przy piłce Dante Swanson. Dante Swanson zgubił Robert Witka, swojego obrońcę. Myślałem, że teraz będzie rzucał, troszeczkę oszukał Radosława Chyżego, ale w swoim stylu Michał Ignerski, tym razem niecelnie. Jan Molinari uspokaja grę. Wczoraj Anwil wygrał 89-66. Zaskakująco gładko Anwil pokonał ekipę Wojciecha Kamińskiego. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Na pewno Zgorzelczanie są bardziej skoncentrowani niż wczoraj i będzie na pewno niezwykle trudno włocławianom pokonać zdeterminowanych i żądnych zwycięstwa zawodników ze Zgorzelca. Kto otrzyma piłkę? Już jest Robert Witka, Brent Scott, wszyscy zawodnicy wysocy daleko od kosza. Tam się trochę przepycha z Janem Molinarim Michał Ignerski, ale Dante Swanson, świetny dribbling ograł Wojciecha Szawarskiego. Znakomicie Dante Swanson zagrał, zmylił tam byłego reprezentanta Polski, zdobył 2 punkty. No Wojciech Szawarski wyższy od Dante Swansona o ponad 12 cm, ale jednak Amerykanin poradził sobie z zawodnikiem z numerem 15 na białej koszulce i jednak będzie przewinienie. Zamiarem Eda Scotta było zablokowanie rzutu Andrzeja Pluty, tak się jednak nie stało, a więc Andrzej Pluta, zawodnik, który znakomicie wykonuje rzuty wolne, będzie wykonywał teraz dwa takie rzuty. 2-2 na tablicy, 8 minut 34 sekundy do końca kwarty. No i Andrzej Pluta pomylił się. Zdarza to się bardzo rzadko. Andrzej Pluta, 50% skuteczność jak na razie. I już przy piłce Ed Scott. Wczoraj Wojciech Kamiński pogratulował wygranej drużynie Anwilu. Powiedział, że drugi raz z rzędu w meczu z włocławianami wyraźnie przegraliśmy zbiórki, co odbiło się na wyniku. Kolejną przyczyną naszej porażki były straty, po których Anwil zdobywał punkty.
Przegrywamy 1-0, trzeba zapomnieć o porażce. Jutro jest kolejny mecz, a proszę Państwa, statystyka wczorajszego spotkania jest niezwykle ciekawa, ponieważ włocławianie mieli aż 46 zbiórek, natomiast ich przeciwnicy tylko 23. W rozbiciu na zbiórki w ataku i w obronie wygląda to następująco. W ataku włocławianie zebrali piłkę aż 20 razy, w obronie 26, natomiast zespół Wojciecha Kamińskiego tylko 6 razy zebrał w ataku i 17 razy zebrał w obronie, a więc zdecydowana przewaga w zbiórkach. No i jak widać, nie tylko grą ofensywną, ale także zbiórkami można wygrywać mecze. Tutaj jeżeli chodzi o straty, no strat miał zespół ze Zgorzelca 18, ale za to włocławianie też mieli dużo strat, ponieważ aż 17. No więc tutaj ta statystyka jest porównywalna. Włocławianie mieli trochę więcej bloków, bo 6, zespół ze Zgorzelca 2 bloki. No i fatalna skuteczność rzutów za 3 punkty ekipy, która gra dzisiaj w białych koszulkach, bo tylko 12%, a więc fatalny wynik. Natomiast włocławianie grali na skuteczności 36% za linii 6 metrów 25 cm. Teraz Robert Witka pod koszem! Znakomicie wypatrzył Brenta Scotta! Ależ przepiękne zagranie Roberta Witki. Wypatrzył, zobaczył, że tam Brent Scott gdzieś stoi w tym polu 3 sekund, z którego musiałby za chwilę uciekać, aby nie zostało mu odgwizdany błąd właśnie 3 sekund. Otrzymał piłkę, zdobył łatwe 2 punkty. No na pewno dzisiaj będzie miał ułatwione zadanie Brent Scott, ponieważ będzie go pilnował jedynie Kevin Pinkney, ewentualnie Hubert Radke. Nie zagra w dzisiejszym meczu Ernest Brown, środkowy drużyny ze Zgorzelca, który we wczorajszym spotkaniu doznał kontuzji i na pewno dzisiaj nie wystąpi. Pod znakiem zapytania stoi także jego występ w meczu trzecim w Zgorzelcu. No i grają włocławianie. Na pewno sporo osłabienie drużyny Wojciecha Kamińskiego. Włocławianie w pełnym składzie i Michał Ignerski. No i Michał Ignerski zostaje sfaulowany przez Wojciecha Żabarskiego. Boku piłkę będzie wyprowadzał Dante Swanson, tam wchodzi pod kosz Michał Ignerski, ale pilnowany przez dwóch zawodników, no i nie ma tej zbiórki. A wczoraj, przypomnę, włocławianie wygrali, no na pewno dzięki nie tylko dobrej grze w ataku, ale także dzięki grze w obronie, no i dzięki zbiórkom. Szawarski, Andrzej Pluta, no nie pilnowany przez Eda Scotta, wystarczył tylko moment, aby Andrzej Pluta umieścił piłkę w koszu. Na tego zawodnika trzeba bardzo uważać. On ma znakomity rzut, znakomite wyczucie i potrafi z każdej pozycji trafić. Potwierdził choćby to, że w naszej lidze jest najlepszym snajperem, jeżeli chodzi o skuteczność rzutów za 3 punkty. No także wygrał, proszę Państwa, konkurs w meczu gwiazd na rzuty za 3 punkty. A więc zdecydowanie ten zawodnik, zdecydowanie na niego trzeba uważać. No i na pewno potrafi rzucać za 3 punkty. Jan Molinari. Pluta przy piłce postraszył rzutem, ale wchodzi na kosz. No i proszę bardzo, doskonale on tam wypatrzył Pinkneya. Wydawałoby się, że Andrzej Pluta zakończy tą akcję, jednak oddawał do kolegi z drużyny. No i na tablicy wynik 6-5 dla Anwilu, czyli podobny wynik jak wczoraj. Zawodnicy jak na razie nie grają zbyt skutecznie. 5 minut 54 sekundy do końca kwarty. I Kevin Pinkney 2 wolne. Andrzej Pluta tam jeszcze próbował wyłuskać tą piłkę, no ale to na pewno nie do niego należy zbieranie piłki z tablicy. Chciał tam pomóc. Nie udało się i gramy dalej. Ed Scott. Ed Scott już po lewej stronie czeka. Michał Ignerski. Przy nim Wojciech Szawarski, niższy od niego, a więc Michał Ignerski na pewno będzie miał większe pole do popisu, jeśli chodzi o grę ofensywną. I teraz on przy piłce.
Tak, zwód na kosz, wejście! Tam pod koszem jeszcze starał się dobić tą piłkę Brent Scott. I znowu Andrzej Pluta. Przez chwilę podwajany. No ale nie można też zostawić bez opieki Jana Molinariego. Jan Molinari uciekł. Obrońcy Pinkney musi rzucać, no muszą rzucać już z Gorzelczanie. Ostatnie sekundy akcji pod koszem, kto walczy? Brent Scott wywalczył tą piłkę, nie dał jej sobie wyrwać z ręki. No teraz jakieś pretensje mają do siebie zawodnicy. Wiadomo, playoffy, bardzo nerwowe mecze. Ale Brent Scott. Brent Scott okazuje się, że był faulowany przez Wojciecha Szawarskiego. Po wczorajszym spotkaniu Jan Molinari wypowiedział się, że zagraliśmy mniej skoncentrowani niż rywale, a nasza gra w ataku wyglądała strasznie. Nie udawało nam się zdobywać punktów po zbiórkach, bo to Anvil dominował na tablicach. I jutro musimy zagrać tak jak Anvil, żeby myśleć o zwycięstwie. No a co się okazuje, Wojciech Szawarski wykonuje rzut wolny, czyli przegnienie było odgwizdane również Brentowi Scottowi. I niecelnie dwukrotnie Wojciech Szawarski. Zasłona od Szawarskiego, ale jednak Dante Swanson nie pozwolił uciec zawodnikowi z numerem 15. No i kolejne przewinienie Anvilu. I fauluje po raz trzeci Ed Scott, a więc musi być szybka zmiana. Wchodzi Pit Lisicki. No szkoda, Ed Scott jak na razie nie zdobył punktu. Zdobył 3 przewinienia. We wczorajszym meczu zagrał przez 23 minuty. Zdobył tylko 6 punktów. Miał 3 asysty, 3 faule. Jeden przechwyt, jedną stratę. Radosław Kierzy. Jan Molinari wchodzi na kosz, ale oddaje na skrzydło i Radosław Kierzy pomylił się. Szybki kontratak, ach tam Robert Witka pod koszem, ale niepotrzebnie Dante Swanson podawał, widział, że tam przecież Radosław Kierzy wbiega, już może przeszkodzić w tym podaniu. No i tak się stało, a teraz Radosław Kierzy zablokowany przez chwilę tylko przez Roberta Witkę. No i na tablicy wynik 8-6 dla Turowa. A do końca tej kwarty 4 minuty 18 sekund. Dante Swanson. W tych pierwszych minutach pierwszej kwarty bardzo dużo przewinień. Po raz drugi tym razem sfaulował Pinkney i włocławianie już przy piłce. Dante Swanson! Szybka decyzja. Nie zastanawiał się specjalnie Dante Swanson. No i niecelnie. Pinkney niepilnowany. Za dwa! Dante Swanson pokazuje, że Brent Scott na razie nie otrzyma piłki, zagrają inną akcję, ale tym razem Pit Lisicki do Brenta Scotta, no i Brent Scott wypatrzył tam Dante Swansona. Bardzo ładna akcja obydwu Amerykanów, no świetnie zagrali, jakby ćwiczyli tą zagrywkę wielokrotnie, no ale efekt jest taki, że są dwa punkty i Dante Swanson przechwytuje piłkę i zostaje faulowany przez Andrzeja Plutę. Nie było to umyślne przewinienie. Dwa rzuty będzie wykonywał Dante Swanson. No nie ma się co dziwić Andrzejowi Plucie, że sfaulował Dante Swansona. Przecież takie akcje się zdarzają. Dante Swanson zdobyłby dwa pewne punkty, a tak to może się raz albo dwa.
dwa razy pomylić w rzutach. Bardzo ładny gest Andrzeja Pluty. Podszedł do Andrzeja Urlepa, wytłumaczył mu, co się stało. Powiedział, że to nie było umyślne, nie zrobił tego specjalnie, to był po prostu faul taktyczny. Nic się nikomu nie stało, a więc gramy dalej. I czyżby obrona na całym parkiecie z numerem 9, Srdjan Subotić rozgrywa piłkę. I tym razem Andrzeja Plutę będzie pilnował Pit Lisicki, ale Andrzej Pluta tam wchodzi na kosz do linii, próbował oddać do środkowego swojej drużyny, no i Michał Gdański pogubi się, tak jest, za dużo jednak tego kozłowania. Wojciech Szawarski bardzo dobrze wypatrzył tam Kevina Pinkneya. No i sytuacja się powtarza z poprzedniego meczu pomiędzy tymi drużynami, kiedy to była walka kosz za kosz. Obydwie drużyny nie uzyskały jakiejś znaczącej przewagi. A teraz znowu Brent Scott i znowu popisałby się znakomitą asystą, gdyby tam Michał Ignerski nie był faulowany. No należą się na pewno Brentowi Scottowi duże słowa uznania za to, że bardzo dużo widzi, ponieważ rzadko się zdarza, żeby środkowi tak dużo widzieli i tak dobrze podawali piłkę do swoich partnerów z drużyny. Michał Ignerski. Ma świadomość tego, że jak na razie Wrocławianie wygrywają 1-0, zrobili jeden krok, tylko jeden krok, a przecież potrzebne są trzy zwycięstwa do tego, aby myśleć o dalszej fazie rozgrywek, czyli o półfinałach. 2 minuty 21 sekund, 11 punktów Anvil i już w tej chwili 14 turów. Dante Swanson. No i Andrzej Pluta zdobył jak na razie 5 punktów, tylko o 2 punkty więcej zdobył Pinkney. Wszedł na boisko Gatis Jachowicz. No i Brent Scott powinien wykorzystać na pewno przewagę. Powinien wykorzystać tą przewagę nad Pinkneyem. Teraz jakiś drobny uraz tam się nabawił Wojciech Szawarski. Ale przepraszają się obumno i zawodnicy. No wiadomo, gra nerwów, ale dobrze, że rozumieją, że to jest sportowa rywalizacja. Potrafią się przeprosić, grają fair play. A teraz Andrzej Pluta. Ten niesamowity Andrzej Pluta. Można powiedzieć bez wątpienia, że najlepszy polski rozgrywający. I szkoda, że Andrzeja Pluty nie ma w reprezentacji kraju. A to nie ma dlatego, że sam nie chciał występować w kadrze narodowej. Być może teraz się zmieni. Jeszcze nie mam informacji, kto na tą chwilę, kto zostanie trenerem kadry narodowej. Dzisiaj miało się zebrać kolegium PZKOSZ. Zobaczymy, jak na razie Radosław Pierzy wykonuje dwa rzuty wolne. Czeka na podanie od Dante Swansona, ale Brent Scott jest bardzo daleko od kosza. Podchodzi, wchodzi tam tyłem, no i znowu wypatrzył kolegę z drużyny, tym razem Gatisa Jachowicza, który wszedł tam w pole 3 sekund i bez problemu umieścił piłkę w koszu. Któraś to już z kolei asysta Brenta Scotta. Jak na razie on sam ma 6 punktów, ale ile razy pomógł swoim kolegom w zdobyciu kosza. No i Subotić! Subotić we wczorajszym spotkaniu zdobył tylko 2 punkty, ale praktycznie nie oddawał rzutów, ponieważ raz oddał rzut za 2 i raz za 3 punkty. No i Wiktor Grudziński za 3 punkty. Znowu niepilnowany i znowu niecelnie. Wczoraj, przypomnę, rzucał za 3 punkty czterokrotnie i ani razu nie trafił.
Szawarski za trzy, celnie! No i przewaga rośnie, 22 do 15, 30 sekund do końca kwarty, no i może być na pewno dzisiaj ciekawie. To już 7 punktów przewagi Turowa z Gorzelec, jak na razie Włocławianie nie imponują skutecznością, szczególnie za 3 punkty. Wiktor Grudziński wchodzi na kosz, troszeczkę taki dziwny rzut, no ale był faulowany, nie ma się co dziwić. Zmniejszy trochę tą przewagę zawodników ze Zgorzelca. Wiktor Grudziński we wczorajszym spotkaniu miał aż 9 zbiórek, 3 punkty, więc bardzo dobra gra w obronie. Tym razem zdobywa punkt 16-22. Andrzej Pluta, Andrzej Pluta! Przechwycił piłkę Pit Lisicki, ma niewiele czasu do końca! Ależ, no musiał rzucać Pit Lisicki niecelnie i pierwsza kwarta kończy się wynikiem 22 do 17 dla Turowa. Kwarty rozpoczynają Włocławianie i Dante Swanson. Być może Pit Lisicki będzie miał taką skuteczność jak wczoraj, no na razie niecelnie i faulowany Radosław Kyrzy przez Gatisa Jabowicza. Do 22 wyprowadza piłkę Kevin Pinkney. Już z Rybiam Subotić. No, przewinił Dante Swanson. Bardzo dużo przewinień dzisiaj odgwizdują sędziowie tego spotkania. Wojciech Szawarski doskonale wypatrzył Kevina Pinkneya i ten bez problemów zdobył 2 punkty. Pit Lisicki musi oddać piłkę Dante Swansona, on nie jest rozgrywającym. Już jest 17-24, no męczą się Włocławianie. Wiadomo, wczorajsza porażka ponad 20 punktami nic nie znaczyła, ale Gatis Jachowicz, na szczęście był tam Gatis Jachowicz, zdobył 3 punkty i przewaga zmalała tylko do 4 punktów. Kolejne przewinienie. Koszykarze z Włocławka mają już 3 faule w tej kwarcie, a dopiero za nami ponad minuta gry. Drużyna ze Zgorzelca jeszcze ani razu nie faulowała w tej kwarcie. A jeszcze 2 faule. I za każdym razem, kiedy zawodnik z Włocławka uderzy w rękę, bądź inaczej sfauluje swojego rywala, no to będą przeciwnicy wykonywać rzuty wolne. Teraz tam spychany troszeczkę, aj, Radosław Chyży, tak zdecydowanie, faul w ataku. Dobrze zachował się Wiktor Grudziński, a Radosław Chyży tam wymownie spogląda na sędziego, spogląda na trenera. No ale co tu dużo mówić, sfaulował i tyle. I piłkę będzie wyprowadzał Andrzej. Drużyna Turowa z Gorzelec, można powiedzieć, była jednym z faworytów Dominet Basket Ligi przed sezonem, ale zapały trenerów, działaczy i samych zawodników
zostały ostudzone już na początku sezonu, kiedy to Zgorzelczanie przegrywali każdy mecz prawie różnicą jednego, dwóch punktów. No to była chyba najgorsza porażka, jaka mogła się wydarzyć. Później sensacyjne zwycięstwo, wysokie zwycięstwo nad Krotonem Treffem Sopot. Troszeczkę dało nadziei zawodnikom i trenerom ze Zgorzelca, no ale później było już coraz gorzej. Ale w końcu Turów znalazł się w playoffach. No i jak na razie walczy jak równy z równym z Anwilem Włocławek. Kto zbierze piłkę najniższy na parkiecie? Dante Swanson. Dante Swanson oddaje na lewo do Pita Lisickiego. No i Pit Lisicki dzisiaj coś się nie może wstrzelić. A wczoraj, przypomnę, Pit Lisicki zdobył 3 razy, rzucił za 3 punkty i ze skutecznością 100% wykonywał rzuty za 2, a teraz o czas prosi Wojciech Kamiński. Dante Swanson już przy piłce i już przy Subotic. Dante Swanson szybszy od Subotica, ale nie decyduje się na rzut, spokojnie. Lisicki oddał do Dante Swansona. Wszyscy na swoich pozycjach, chociaż nie ma środkowego, typowego środkowego. No i właśnie znowu rozgrywający się pomylił, tą piłkę oddał gdzieś tam w przestrzeń. Pit Lisicki oddaje do Gatisa Jachowicza! I przepiękne zagranie Gatisa, świetny wsad, doskonała kontra, no i na pewno to pobudzi do działania drużynę Anwilu Włocławek, zmobilizuje ją bardziej. 24-24 remis, ale po jakże pięknym zagraniu Gatisa Jachowicza. No i co teraz? Błąd podwójnego kozłowania. Gatis Jachowicz popisał się swoimi umiejętnościami gry w obronie. No i może teraz, może to będzie ten moment, kiedy Włocławianie odskoczą. Na pewno bardzo się boi tego momentu Wojciech Kamiński. Wczoraj takim kluczowym okresem było zejście z boiski Ernesta Brauna, który musiał opuścić parkiet z powodu kontuzji. No i Pit Lisicki. Pit Lisicki tam pilnowany dobrze przez Huberta Radkego. No i Sejid Hajdż, wydawało się, że tam z łatwością zdobędzie 2 punkty. No i Wiktor Brudziński troszeczkę mógł poczekać lub oddawać piłkę dalej, a nie rzucać na siłę. 6 minut 30 sekund do końca kwarty. Nisko na nogach Mariusz Prekewicius. Próbuje tam zabrać Subotićowi piłkę. No i Gatis Jachowicz, przy nim Sebastian Machowski, a więc także jeden z dobrych strzelców. No i Hubert Radke za 3. Niecelnie Hubert Radke próbował, był niepilnowany. Piłka odbiła się o obręcz, a więc kolejne 24 sekundy. Podwajany, niebezpiecznie podwajany tam przez Sejda Hajricza i Mariusza Prekewiciusa, zawodnik ze Zgorzelca. Pinkley był niepilnowany, no ale kto zabierze piłkę? Wojciech Szawarski celnie? Nie, punkty nie są zaliczone. No i proszę Państwa, tak się stało dlatego, że piłka co prawda była już w koszu, ale zawodnik z tej samej drużyny uwiesił się na obręczy, a więc punkty nie mogą być zaliczone. I remis 24-24. Gatis Jachowicz wchodzi na kosz. Taki trochę dziwny rzut tam próbował jeszcze dobijać Wiktor Brudziński. Ponownie Zgorzelczanie. Subotić. Nie ma od jakiegoś czasu Andrzeja Pluty. Od piłki próbuje tam kryć Sejid Hajdż Pinkneya. No Pinkney wyższy od niego. Chociaż Sejid Hajdż to bardzo skoczny koszykarz. No i Hubert Radke tam pod koszem zebrał piłkę, zdobył 2 punkty. Gatis Jachowicz pokazuje, że chce się zmienić, jest już zmęczony, a więc za chwilę wejdzie za niego Marcin Stroka. No i będzie musiał na parkiet wejść także Brent Scott. A więc ciężkie zadanie przed Hubertem Radke. No i bardzo dobrze Prekewiciusz tam znalazł Sejda Hajricza. No i Sejid Hajricz 2 punkty. 26-26.
sobie ten na krzesełku i czeka. Prawdopodobnie będzie zmieniony za Saida Hajricia, no ale Said Hajric musi wykonać rzuty wolne i teraz dopiero może być przeprowadzona zmiana. Znów obrona na całym boisku, od piłki próbują odkryć koszykarze z Włocławka. Często tak się zdarza, że piłka jest przychwytywana i wówczas zdobywane dwa łatwe punkty, a więc warto tak bronić, chociaż jest to naprawdę bardzo, bardzo męczące. Wojciech Szawarski no, był przez chwilę niepilnowany, myślał, że trafi tą piłką do kosza i Michał Ignewski. Co zrobi najlepszy, najskuteczniejszy koszykarz Albinu Włocławek? Na razie spokojnie przechodzi w pole 3 sekund. Zmieniają się pozycjami już zawodnicy z Włocławka. Brenckot czekał na podanie, no musi wyjść na chwilę jeszcze z pola 3 sekund. I Brenckot może ograć przecież Huberta Radkego, chociaż teraz no, popełnił ogromny błąd. Mógłby się tam przepychać do końca, a tak to Subotić. No całe szczęście dla podopiecznych Andrzeja Urlepa, że ten zawodnik nie trafił. No i niepotrzebnie Brenckot bawił się teraz w rozgrywanie piłki. To przecież nie jest jego zadanie, a Jan Molinari spokojnie zdobywa dwa punkty. Tragedia wielka się nie stała, ponieważ Turów wygrywa tylko jednym punktem, no ale na pewno trzeba wystrzegać się tak akcji. Wiktor Grudziński po wczorajszym spotkaniu bardzo się ucieszył z tego, że wygrał, a na pewno mówi, że na pewno był ciężki ten mecz od samego początku. Turów pokazał, że potrafi grać twardo w obronie, ale my graliśmy swoją koszykówkę i w czwartej kwarcie bardzo dobrze zagraliśmy, a teraz punkt Anwilu i to jeszcze za 3, a więc 30-28. Przy nim niższy Marcin Sroka, ale zbiera, wywalczył tam piłkę Hubert Radke. Na razie dobra gra tego koszykarza. Zasłona, Jan Molinari mógł spokojnie rzucać, ale nie trafił. I znowu Włocławianie, wychodzi tam już na wolną pozycję Marcin Sroka, ale Michał Ignerski pokazuje spokojnie, jeszcze nie poda mu tej piłki. Rozegramy atak pozycyjny, ustawiają się już koszykarze z Włocławka na swoich pozycjach, tym razem od piłki kryje Hubert Radke, ale to nic nie pomogło, dlatego że Hubert Radke sfaulował Brenta Scotta. Troszeczkę tam za mocno próbował upilnować potężnego koszykarza z Włocławka. Pit Lisicki, bardzo ładne podanie do Brenta Scotta, no i Brent Scott niczym Shaquille O'Neal z Miami Heat tak wsadził z takim impetem, z taką złością koszykarską, wsadził tą piłkę do kosza, ale bardzo ładna akcja Pita Lisickiego, wypatrzył tam Brenta Scotta, no i temu nie pozostało nic innego, jak tylko umieścić piłkę w koszu, no i teraz Hubert Radke troszeczkę się pomylił. Chociaż sędziowie odgwizdują, że piłka będzie dla Turowa, a więc ta piłka musiała tam gdzieś musnąć któregoś z koszykarzy z Włocławka. A więc nie była to strata Huberta Radkego. Kevin Pinkle, tym razem znakomita asysta Andrzeja Pluty, ale punktów nie będzie. Punktów nie będzie, gdyby może Kevin Pinkle złapał tą piłkę, od razu ją wyrzucił, ale on czekał z tym, zrobił wsad. Co prawda ten wsad był efektowny, podobał się kibicom, no ale nie przyniósł korzyści, nie przyniósł żadnego wymiernego efektu w postaci punktów. I 32-28 już dla Anwilu, 2 minuty i 7 sekund do końca pierwszej połowy spotkania. Marcin Sroka, przepycha się tam Michał Ignerski, Subotić pokazuje, że był faulowany, podwajany Michał Ignerski, no dzisiaj Michał Ignerski, proszę Państwa, zdobył do tej pory tylko jeden punkt, ale jest Marcin Sroka i ten zawodnik zdobywa 3 punkty, a widać to jego zdenerwowanie koszykarskie. 35-28 i o czas prosi Wojciech Kamiński. Jan Molinari wyprowadza piłkę,
a przy nim Mariusz Brekiewicz, sam Kevin Kintney przepycha się z Michałem Iterskim, a więc ci dwaj koszykarze będą grali przeciwko sobie. No i lepszy Kevin Pinkney! A dziś Kevin Pinkney zdobył już 11 punktów, jak na razie jest liderem swojej drużyny w naszej włocławskim zespole. Najwięcej zdobył, bo 8 punktów Brent Scott, 7 punktów Gatis Jachowicz, a więc także dobry wynik. Widać, że Andy gra bardzo zespołowo. No co zresztą potwierdził we wczorajszym spotkaniu, ponieważ włocławianie mieli aż 16 asyst, natomiast drużyna turowa 8. Teraz strata, 5-punktowa przewaga Anvilu i ponownie Jan Molinari, który wyprowadza akcję, a więc Andrzej Pluta gra na pozycji numer 2, pilnuje dlatego, bo Pit Lisicki. Molinari sam postanowił skończyć akcję. No i udało się, są 2 punkty. 51 sekund do końca pierwszej połowy meczu. Mariusz Brekiewicz pod koszem, znowu Brent Scott czeka na podanie. Michał Iterski jakby trochę się nie spodziewał tej piłki, ale Pit Lisicki, droga wolna mu zrobiona była przez chwilę, jednak nie oddawał do Mariusza Brekiewicza, a teraz no chyba przypadkowe przewinienie Kevina Pinkneya. Przepraszam, Amerykanin. No nie można mu mieć tego za złe, że zrobił to specjalnie, wiadomo. Takie kontuzje się zdarzają i takie zagrania, ale obaj koszykarze się przeprosili. Marcin Sroka także rozumie, że to jest walka, ale musi zejść z parkietu, a wchodzi Gatis Jachowicz. Gatis Jachowicz także plaster ma na twarzy, a więc też jakiegoś drobnego urazu się nabawił. Widać, że jest nerwowo, widać, że grają koszykarze o wysoką stawkę. A więc tutaj nie ma żartów, nie ma tutaj amatorszczyzny. 35-32. Jeszcze tylko krótka kosmetyka parkietu i za chwilę włocławianie będą wyprowadzać akcję. A do końca tej kwarty pozostało 36 sekund. A więc nawet gdy Anvil będzie grał te pełne 24 sekundy, to i tak jeszcze zostanie 12 sekund zespołowi gości. Brent Scott, ach! Dobrze wypatrzył Mariusza Brekiewicza, ale pokazuje Brent Scott, że to jest jego wina. No faktycznie to była zdecydowanie jego wina. On źle podawał, no nie mógł podawać w nogi. Mariusz Brekiewicz też trochę się nie spodziewał, że to podanie będzie tak niskie, ale gramy dalej. Jan Molinari zapewne będzie grał do końca i zapewne zagra akcję 1 na 1. 5 sekund, 4, 3 sekundy, 2 oddaje do Suboticza. Ten musi rzucać za 3 punkty i niecelnie. A więc pierwsza połowa meczu Anvil Włocławek Turów z Zgorzelec kończy się wynikiem 35. Na trybunach wielka flaga, zawsze razem, a na parkiecie koszykarze już walczą o piłkę i Brent Scott wywalczył ją, oddaje Dante Swansonowi. Gatis Jachowicz, Ed Scott i ponownie Dante Swanson. Nie skorzystał z zasłony od Brenta Scotta Michał Ignerski. Ed Scott no musi rzucać, pozostała 1 sekunda do końca akcji. Kto będzie lepszy? Jednak Kevin Pinkney. Andrzej Pluta, zwód za 2 niecelnie, ale jest faulowany. Andrzej Pluta, wynik na tablicy 35-33 dla Anvilu. I
Gadis Jachowicz. Brent Scott i znowu kolejny wsad niepilnowany przez Pinkneya. Pokazuje Wojciech Kamiński swojemu zawodnikowi, że nie może tak grać. Jak już kryje go od piłki, to musi to robić konsekwentnie, później je biec za nim. A tak to Brent Scott zdobywa już swój 10. punkt meczu. Andrzej Pluta znowu celnie. Andrzej Pluta, doskonale znany we Włocławku zawodnik, zaczynał swoją karierę koszykarską w Pogoni Ruda Śląska w 1991 roku, następnie grał w Stali Bobrek Bytom, znowu w Pogoni Ruda Śląska, później w Czarnych Słupsk, w Blachach Pruszków, w Anwilu Włocławek sezon 2002-2003, mistrz Polski. Teraz ładne zagranie Pinkneya, grał później w Prokomie Trefl Sopot, później grał w drużynie Francji w Lidze Pro A. No i Bot Turów z Gorzelec w tym sezonie, a więc Andrzej Pluta ma za sobą bogatą karierę koszykarską. No i jest to na pewno bardzo znany w Polsce koszykarz. Swoją taką prawdziwą koszykarską karierę w reprezentacji rozpoczął grając w Stali Bobrek Bytom. Wówczas to właśnie stał się takim objawieniem. A reprezentacja Polski jak zwykle poszukiwała rozgrywającego. No i Andrzej Pluta stał się podstawowym rozgrywającym. No teraz nieładne zagranie Radosława Chyrzego. No troszeczkę niepoważnie zachował się Radosław Chyrzy w tym momencie. Przyznaje się do faulu. 37 punktów Anwil, 38 Turów. No niepotrzebne te nerwy. A leży tam na parkiecie Gatis Jachowicz. No Gatis Jachowicz na pewno ma już dosyć tych wszelkich kontuzji. Zaczynał dopiero od połowy sezonu w Anwilu Włocławek. Teraz odpukać, żeby nic mu się nie stało. Gatis Jachowicz jak na razie zagrał w 8 meczach w Dominet Basket Lidze. Mówię tutaj o sezonie zasadniczym ze średnią 4 punkty na mecz. No i teraz takie niepotrzebne spięcie. No ale nie dziwię się Gatisowi Jachowiczowi, że jest zdenerwowany. Teraz do akcji wkroczył Andrzej Urlep. Zdenerwowany na Radosława Chyrzego. Aż trzyma, musi go tam trzymać Brent Scott. Niepotrzebne zamieszanie. Jeszcze się Jan Molinari do tego wtrącił. Wojciech Szawarski, Boban Mitew tam o mało co nie wybiegł na parkiet, trzymany przez koszykarzy, ależ nerwy może trochę niepotrzebne. No Gatis Jachowicz musi trochę usiąść na ławce. Miejmy nadzieję, że się nic nie stało. Musi trochę odpocząć, ochłonąć. I za niego będzie wykonywał rzuty wolne zawodnik, który za chwilę zmieni Gatisa Jachowicza. A więc będzie to Robert Witka. No Radosław Chyrzy znany jest z bezpardonowej gry. Słyszycie Państwo, co się dzieje? No nie podobają się takie zagrania na pewno kibicom obydwu drużyn. Nie mówię tutaj oczywiście o kibicach z Włocławka, ale na pewno każdemu kibicowi nie podobają się takie zagrania, jeżeli koszykarze, którzy wykonują tą samą pracę, grają o zwycięstwo i tak się zachowują. Już taki przykład mieliśmy, gdy Goran Jagodnik brutalnie sfaulował Tomasa Nagysa, który występował w Anwilu Włocławek. Tomas Nagys nawabił się bardzo poważnej kontuzji. No ale oczywiście, jak to bywa, Goran Jagodnik nie poniósł żadnych konsekwencji. Wytłumaczył się, że to nie było zagranie umyślne. A Tomas Nagys pauzował przez kilka miesięcy. No teraz patrzę tam w stronę ławki, no ale chyba Gatisowi Jachowiczowi nic się nie stało.
No trochę zamieszania przy wyniku 37-38 na 7 minut i 30 sekund do końca tej kwarty. Teraz coś wyjaśniają sędziowie z kapitanami obydwu drużyn, a Robert Witka będzie wykonywał dwa rzuty wolne. Za chwilę piłka po tych rzutach będzie dla Anwilu Włocławek, ponieważ było to niesportowe zagranie. Tak sędziowie orzekli. Robert Witka, dwa rzuty wolne. Pierwszy niecelny. Robert Witka jak na razie nie zdobył żadnego punktu w tym meczu. We wczorajszym spotkaniu grał przez 17 minut, zdobył tylko 4 punkty, a więc Robertowi Witce potrzebne są te punkty, potrzebne jest więcej minut spędzonych na parkiecie. No i teraz być może ta sytuacja się trochę uspokoiła. Jan Molinary przy piłce. 38-38. Wojciech Szawarski tam. No prawie. Można było odgwizdać przewinienie Roberta Witki. Ed Scott oddaje do Dante Swansona. Niepilnowany był przez chwilę Seid Hajric. Teraz dopiero otrzymuje piłkę. Ale spokojnie. Przy nim Radosław Chyży. Musi Seid Hajric uważać. Pozostało tylko 5 sekund do końca akcji. Musi Eckot rzucać. Rzut w ostatnich sekundach niecelnie. Kto ją zbierze? Zgorzelczanie. Szybki atak. No i Andrzej Pluta. Już chciałem powiedzieć, że w takich sytuacjach się nie myli, ale tym razem Andrzej Pluta, zdobywca 9 punktów, się pomylił. A więc piłka dla Włocławka i zasłona. Nie skorzystał z zasłony Dante Swanson, ale zablokowany, sprytnie zablokowany przez Andrzeja Plutę. Zawodnik Anwilu, no i będzie piłka dla Turowa. Jan Molinary. Radosław Chyży, przewinienie w ataku Radosława Chyżego. A to jest jego czwarte przewinienie. Schodzi Radosław Chyży, wchodzi Hubert Radke. No na pewno musi trochę ochłonąć Radosław Chyży. I Dante Swanson. Michał Ignerski wchodzi na kosz. No Michał Ignerski jak nie może się wstrzelić w tych spotkaniach, proszę Państwa. Michał Ignerski zdobył tylko 1 punkt w tym meczu, a więc jest bardzo dobrze pilnowany przez rywali. Rywale wiedzą, że nie można popuścić Michałowi Ignerskiemu i cały czas remis. 38-38, a więc zapowiada się bardzo emocjonująca końcówka, a przecież do końca meczu pozostało tylko 15 minut. Jan Molinari oddaje na linię 6.25 do Wojciecha Szawarskiego i nie ma kto zbierze piłkę. Jest tam Hubert Radke. Błąd kroków. Ładnie wywalczył tą piłkę Hubert Radke. Ostatnio na stronie internetowej Turowa Zgorzelec tutaj przeczytałem taki dość ciekawy tekst. Kibiców Turowa z pewnością zainteresuje pewne zdarzenie z sezonu 92-93. Wtedy to siódma drużyna zrobiła w play-off istną furorę, dochodząc do finału i ulegając tylko Śląskowi. No na pewno Państwo orientujecie się, o jaką drużynę chodzi, a chodzi tu oczywiście o Nobiles Włocławek, czyli jest tu pewna analogia do drużyny Nobilesu, która też w play-offach
przed playoffami zajęła 7. pozycję, a zdołała dojść do finału. Prowadzeni przez wspaniałą grę Igora Gryszczuka, włocławianie pokonali w ćwierćfinale drugie Bobry Bytom. W tej serii bytomska drużyna prowadziła już 2-0, a jednak włocławianom udało się wygrać. W półfinale pokonał zespół z Włocławka Aspo Wrocław. No i co ciekawe, w Śląsku, który w finale gładko poradził sobie z włocławską drużyną, występował wtedy Radosław Czerniak, obecnie drugi trener Turowa. Fanom ze Zgorzelca zapewne marzy się powtórzenie ścieżki Nobilesu i zdobycie medalu, lecz na początku pokonać trzeba właśnie drużynę z Włocławka. Taki tekst znalazłem na stronie internetowej klubu ze Zgorzelca. A tutaj podobieństw Turowa, czy może... No i teraz znowu zdenerwowany, bardzo zdenerwowany Andrzej Urlep pokazuje, że powinno być niesportowe przewinienie, a jeszcze wracając do drużyny z Turowa, no to mamy jeszcze jedną wspólną rzecz, czyli zawodników, którzy wychowywali się w tym klubie, a mianowicie chodzi o Jerzego Binkowskiego, byłego centra Nobilesu Włocławek, a także Mirosława Kabałę, który był rozgrywającym także w drużynie z Włocławka. No więc Turowowi, jak widać, marzy się powtórka z historii, czyli wówczas fenomen polskiej ligi koszykówki Nobiles Włocławek, który zaczynał z 7. miejsca, wygrał w ćwierćfinale, później w półfinale, no i uległ co prawda Śląskowi, no ale Śląsk-Wrocław przecież wtedy, w tamtych czasach był bardzo mocną drużyną i trudno było każdemu zespołowi wygrać właśnie z tą ekipą. Ed Scott. Ed Scott, ach, nie rzuca za strzelę, dobrze tam wypatrzył Seida Hajricza. No i Seid Hajricz dał się złapać na blok. Ale mógł tą piłkę wsadzić do kosza. No i trzeba rzucać. 3 sekundy do końca akcji, niecelnie. A zbiera zespół ze Zgorzelca. Jak na razie włocławianie prowadzą tylko jednym punktem. 39-38, a do końca kwarty pozostały 4 minuty. 5 przewinień Maturów, 3 przewinienia ma Anwil Włocławek i za 3 punkty Jan Molinary. Tym razem wygrywają goście 41-39. Ciekawe, czy ta nerwowa sytuacja wybiła z rytmu Anwil, czy też wybiła z rytmu zawodników ze Zgorzelca. Michał Ignerski. Michał Ignerski dobrze wypatrzył Seida Hajricza. No i Seid Hajricz pomyślał sobie, nie będę teraz rzucał, mogę być zablokowany, więc wsadził tą piłkę do kosza. Są 2 punkty. Anwil, to jest na pewno atut Anwilu Włocławek. Gra zespołowa. Tak naprawdę każdy koszykarz z Włocławka potrafi podać do partnera z drużyny. Dobrze podać i tamten umieszcza piłkę w koszu. No ale co z tego, jak teraz Kevin Pinkney zdobywa 3 punkty. 16 punkt już na jego koncie. A 44 na koncie Turowa. No i niecelnie Michał Ignerski. Na pewno wzięli sobie do serca wczorajsze statystyki zawodnicy ze Zgorzelca. Chodzi tutaj głównie o zbiórki. No i o czas musi poprosić Andrzej Urlep. Dante Słonsal wyprowadza piłkę. Wszedł na parkiet Gatis Jachowicz. Nie ma Radosława Chyrzego. Tym razem pilnować go będzie Wojciech Szawarski. No i niecelnie. Cały czas włocławianie niecelnie. Ale piłka będzie dla Anwilu. Włocławianie co prawda wygrywali wszystkie mecze z Turowem Zgorzelec, wszystkie mecze w poprzednim sezonie, wygrali także 3 mecze w tym sezonie. No i czy będzie ten czwarty i czy będzie ten piąty, ale tam bardzo sprytnie wszedł na kosz Gatis Jachowicz, no i widać, że potrzebujemy tego koszykarza. Są 2 punkty, 43-46. Kevin Pinkney, Kevina Pinkneya na pewno trzeba blisko, mocno i intensywnie tam pilnować, ale zbiera Dante Swanson. Dante Swanson wchodzi sam na kosz. Ach, nie będzie 2 punktów, ale jest sfaulowany Dante Swanson i na pewno będą 2 rzuty wolne. Dante Swanson we wczorajszych zawodach przez 24 minuty zdobył 12 punktów. Miał 1 asystę, 3 zbiórki i 2 straty. Dziś Dante Swanson
ma 7 punktów, no ale słabo mu wychodzą rzuty wolne. Wojciech Szawarski, no i przewinienie. Przewinienie Marcina Sroki. Jan Molina daleko od kosza, Wojciech Szawarski oddaje do Pinknega i ten za trzy! Ten zdobywa 3 punkty, a dzisiaj znakomicie gra Kevin Pinkney. Na tablicy wynik 44-49. No i Kevin Pinkney zdobył kolejne punkty. I włocławianie, żeby myśleć o zwycięstwie, muszą rzucać tak jak Pink Lisicki! Za 3! Dobrze rozegrana akcja, wydawałoby się, że będzie wejście na kosz, akcja dwupunktowa, ale są 3 punkty, minuta i 16 sekund do końca kwarty. Jan Molinari, teraz trzeba mocno, nisko na nogach kryć Jana Molinariego. Co prawda Molinari dzisiaj zdobył 9 punktów, ale właśnie ten koszykarz zdobywa 3 punkty dosyć niespodziewanie, 47-52. Wciąż włocławianie przegrywają, no na pewno wielkim nieszczęściem byłoby dla samych zawodników i dla trenera, aby Anwil przegrał to dzisiejsze spotkanie, później wyjazd do Zgorzelca i tam na pewno też będą czekały ciężkie zawody. Ale jeszcze mecz się nie skończył, jeszcze 11 minut do końca meczu, 47-52. A Stradiar Subotić będzie wykonywał 2 rzuty wolne. Subotić ma obywatelstwo chorwackie, urodził się w 80 roku w Splicie, grał w Plastikie Solin w Splicie, później grał w chorwackich zespołach głównie, no i trafił w 2006 roku do Turowa Zgorzelec. Średnio on zdobywa 2 punkty na mecz, zagrał jak dotąd w 8 spotkaniach, a więc no niewiele Zdrajan Subotić wnosi do gry, ale teraz już wynik na tablicy 47-54 i to dzięki właśnie jego rzutom ta przewaga się zwiększyła. No i niecenie, ale piłka wypadła z rąk Jana Molinariego, a więc włocławianie mogą mówić o szczęściu. No dzisiaj cieniem samego siebie jest Michał Ignerski, w ogóle nie zdobywa punktów, tylko jeden punkt na swoim koncie. No Brent Scott dobrze gra, dobre zawody, 10 punktów. Dante Swanson czeka, 15 sekund do końca kwarty, 10 sekund do zakończenia akcji, a więc jeszcze kilka sekund będą mieli Zgorzelczanie na wyprowadzenie swojej akcji. No i niecelnie włocławianie, ale zbiera Sejid Hajric i znowu piłka dla Anwilu. Tylko 2 sekundy pozostały do zakończenia tej kwarty, a więc co zagrają włocławianie? Dante Swanson już wie, pokazuje rękę do góry. Koszykarze w niebieskich koszulkach się ustawiają. Wchodzi Marcin Sroka, ale nie, oddanie do tyłu do Pita Lisickiego i ten za 3 niecelnie. O mało co. I ta kwarta kończy się wynikiem 54-47 dla Turowa. Dante Swanson już wyprowadza piłkę, rozpoczęła się czwarta kwarta tego spotkania i Pit Lisicki. Dante Swanson dobrze wypatrzył Sejida Hajricza, a ten nieprzepisowo blokowany przez Huberta Radkego. W ostatnich meczach Polpa w świecie pokonał Salostrów Wielkopolski 76-73. Energa Czarnie przegrała z Erą Śląskiem Wrocław 67-70 i Prokom Terfel Sopot wygrał z Polfarmą 91-76.
A więc zapowiadają nam się ciekawie te playoffy. Przed chwilą speaker zawodu powiedział, że zostało kilka minut do końca meczu. Czarni ze Śląskiem i jak na razie pod opieszni Igora Gryszczuka wygrywają 60-54, ale jeszcze nie ma końca meczu. Na pewno te pojedynki między Jarosławem Zyskowskim a Igorem Gryszczukiem są bardzo pasjonujące. No ale tam główną rolę przecież odgrywają zawodnicy. Trenerzy mają zadanie, oczywiście bardzo ważne zadanie, poukładać to wszystko do kupy, aby ich drużyna wygrała. Za chwilę Francuz będzie wyprowadzał piłkę z boku. No i kłopoty z wyprowadzeniem piłki mają koszykarze ze Zgorzelca. Ogromne nieporozumienie, a przewaga punktowa wynosi 5 punktów. 54-49, 9 minut 23 sekundy do końca kwarty. Na pewno potrzebny będzie ten doping, przyda się doping. Prawie cała hala mistrzów, no na pewno się nie ma co dziwić, znakomite widowiska stwarzają obydwa zespoły i w pierwszym i w drugim spotkaniu. A teraz Pit Lisicki, Dante Słonsa spokojnie zasłonął Sejda Hajricza, Sejd Hajricz ucieka, nie rzucał za dwa, ale podał znakomicie do Gatisa Jachowicza. Bardzo dobrze zespołowo grają koszykarze z Włocławka, rozumieją się, to jest najważniejsze. Ale także nie można powiedzieć, że Turów Zgorzelec ze sobą się nie rozumie, chociaż tutaj też roszady w tym klubie były olbrzymie i Pit Lisicki faulowany przez Suboticia. Włocławianie domagają się, że było to przewinienie umyślne, niegodne sportowca. Tak się jednak nie stało. No i musi wejść Andrzej Pluta. Na kłopoty Andrzej Pluta. A to jest bardzo zły znak dla trenera Urlepa i dla całej drużyny, że właśnie ten znakomity snajper, były polski reprezentant, wchodzi na parkiet i zapewne ma zadanie zdobywać punkty. Pit Lisicki. A znowu tam popychany był Pit Lisicki przez Suboticia. Dużo przewinień mają obydwie drużyny w tej kwarcie. Już dwa przewinienia popełnili Zgorzelczanie. Trzy przewinienia, ponieważ faulował teraz Subotić. No i Dante Swanson. Dante Swanson oddaje do świetnie ustawionego Sejda Hajricza. No i proszę Państwa, Sejd Hajricz, maszynka do zdobywania punktów. Ale oczywiście po przepięknych i trafnych, celnych asystach swoich kolegów, tylko jednopunktowe prowadzenie Turowa Zgorzelec, 54-53, 8 minut i 3 sekundy do końca meczu, przechwytuje piłkę Sejd Hajricz. Czyżby Sejd Hajricz był katem drużyny Turowa Zgorzelec w tym spotkaniu? I znowu gwizdek, pomyśli Anwilu. No, Sejd Hajricz na pewno na tą końcówkę zostanie na parkiecie. A teraz o czas prosi trener Wojciech Kamiński. Niezwykle zespołowa gra obydwu drużyn. Ja może tu przy okazji przytoczę statystyki po rundzie zasadniczej. Najlepszym asystentem w naszej lidze został Maja Davis z Energii Czarny Słupsk. Na 7 miejscu sklasyfikowany został Jan Molina i Sturowa. I na 13 Dante Swanson. 3 asysty na mecz, a najlepszy asystent ma tych asyst meczu aż 6. A więc dobry wynik. No i teraz piłka prosto w ręce Marcina Sroki. Trochę nie spodziewali się koszykarze z Włocławka, że ona tam gdzieś trafi jeszcze do Marcina Sroki, no ale on ją złapał, zachował się przytomnie, zdobył 2 punkty i za chwilę będzie musiał wejść Sebastian Machowski na parkiet. Będzie potrzebne na pewno jego doświadczenie. Spokój, czy straci piłkę Andrzej Pluta? Ale piłka cały czas jest dla Bot Turowa Zgorzelec. Za Wojciecha Szawarskiego wszedł Sebastian Machowski i Hubert Radke. Hubert Radke mocno nam pilnowany przez Sejda Hajricza. Nie było przewinienia w ataku. No i musi rzutać Subotić za 3 niecelnie. Błąd 24 sekund. Piłka nie doleciała do kosza. Tam jeszcze reklamuje z ławki rezerwowych Jan Molinari, został sfaulowany.
jego kolega z drużyny i właśnie jego desygnuje za chwilę do gry Wojciech Kamiński. Bardzo ciekawe spotkanie dzisiaj zgotowały nam obydwa zespoły. Czy będzie nerwowa końcówka, czy wszyscy Państwo będziecie się denerwować? Zobaczymy. Jak na razie wynik na styku 55-54, 6 minut 54 sekundy do zakończenia tego meczu. Wzmaga się doping, na pewno będzie on bardzo potrzebny w tej końcówce, a Marcin Stroka będzie wykonywał dwa rzuty wolne. Celnie. No i piłkę wyprowadza Jan Molinari. Ten sam Jan Molinari, który 2 grudnia 2005 roku miał aż 10 asyst. To był zdecydowany rekord tej drużyny w meczach Dominet Basket Ligi. No, naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o asysty. Ale teraz spokojnie, Piet Lisicki. Bardzo dużo przechwytów mają dzisiaj błotławianie bronie. I tą grą w obronie na pewno powinni koszykarze z Włocławka wygrać ten mecz, ale nie przesądzajmy, jest jeszcze 6 minut 22 sekundy, Gatis Jachowicz niecelnie, kto będzie tam na posterunku, no i Pit Lisicki faulował. Zupełnie inne widowisko nam zgotowały obydwie drużyny. Wczoraj było zupełnie inaczej, dzisiaj diametralna także zmiana. No ale to są play-offy, najważniejsza faza rozgrywek. Mariusz Prekewicius. 56-54. Pit Lisicki oddaje do Gatisa Jachowicza i Gatis Jachowicz zostaje sfaulowany. Zdziwiony Sebastian Machowski. Ale to jednak Hubert Radke faulował. No Sebastian Machowski pomyślał przez chwilę, że to jemu sędziowie odgwiżdżą to przewinienie, ale jednak zawodnik z numerem 14 popełnił czwarte przewinienie i kolejna przerwa na żądanie. A więc możemy się spodziewać, że będzie bardzo ciekawa końcówka. Oby tylko nie było takich ekscesów jak w poprzedniej kwarcie, kiedy to Radosław Kyrzys faulował Gatisa Jachowicza. 57-54. Gatis Jachowicz dzisiaj ma 12 punktów. I kolejny rzut niecelny, ale najwyżej wyskoczył Sejid Hajricz. Wychodzi daleko. Spokojnie oddaje do Mariusza Prekewiciusa. Ten komunikuje się z Pitem Lisickim. Obydwoje pokazują, co ich koledzy z drużyny będą grali. Marcin Sroka pogubił się tam pod koszem. I kto tą piłkę przechwyci? Pinkney. 5 minut 32 sekundy, 57-54, 5 przewinień aż w tej kwarcie ma Turów Zgorzelec, natomiast tylko jeden faul na Anwil Włocławek, a więc nie pozostaje nic innego jak tylko na przykład faulować przy 100% akcjach, kiedy zawodnicy będą mieli czystą pozycję do rzutu. A teraz błąd 24 sekund, znakomita obrona Anwilu. Wściekły Andrzej Pluta na rozegranie tej akcji, a spokojnie Mariusz Prekewicius. Dotyka się policzka, więc na pewno to oznacza jakieś zagranie. Na linię 6.25 wychodzi Pit Lisicki, ten za 3 niecelnie. No i zabrakło tam Marcina Sroki. Wszedł na kosz z myślą o tym, że złapie tą piłkę, gdzieś ją tam przechwyci. Ale już jest Andrzej Pluta. I na tego zawodnika powinny być zwrócone oczy obrońców Anwilu Włocławek. Radosław Chyży wchodzi na kosz. Skutecznie. 57-56. Będzie na pewno nerwowa końcówka. Kto się okaże lepszy psychicznie, lepszy kondycyjnie. A także kto będzie miał lepszą taktykę. No i kto wygra te zawody? No teraz Pit Lisicki był podwajany.
ale wcześniej przewinienie. W dzisiejszym spotkaniu także mamy dużo strat, jeżeli chodzi o tutaj klasyfikację w polskiej lidze koszykówki. No to najwięcej strat w zespole Podturów ma Jan Molinari, ponieważ powyżej dwie w każdym meczu. W pierwszej dwudziestce nie ma zawodnika żadnego z Anwilu Wrocławek, natomiast absolutnym liderem, jeżeli chodzi o straty, tą niechlubną statystykę jest Jerry Johnson z Folfarmy, a teraz Andrzej Pluta zdobywa punkty i Turów wychodzi na prowadzenie jednym punktem. Zawodnicy Anwilu wiedzą, że muszą to wygrać. Trener no, o niczym więcej nie marzy, jak tylko o zwycięstwie. A teraz piąte przewinienie popełnił Wojciech Szawarski, a więc schodzi z parkietu i ponownie z numerem 8 wchodzi Sebastian Machowski. Zawodnik z niemieckim obywatelstwem, koszykarz, który grał w wielu klubach, m.in. w Albie Berlin, w Telekomie, w Bayernie Leverkusen, a więc na spore doświadczenie i grał w wielu ciekawych europejskich klubach. A propos Europy, to jeszcze Państwu przypomnę, że Puchar ULEP Cup, w którym uczestniczył Anwil Włocławek bez sukcesów, wygrał Dynamo Moskwa w rozegranym finałowym spotkaniu Pucharu w belgijskim Charleroi. Dynamo Moskwa wygrało z greckim Aris Saloniki 73-60. No i tutaj znakomite zawody zagrał w ekipie Dynama Bojan Popowicz, 23-letni serbski obrońca, zanotował na swoim koncie 17 punktów, ale to może nie jest tyle o tyle ważne, ale ważne jest to, że grał na 100% skuteczności, proszę Państwa, rzutów z gry 100%, rzutów za 1 punkt 100% i rzutów za 3 punkty także 100%, a więc niesamowita 100% skuteczność. Dynamo Moskwa najlepszym klubem w Europie, w tak zwanym zapleczu Euroligi, w którym także występował Anwil Włocławek. Ale teraz powracamy na parkiety Dominant Basket Ligi. Zbiera piłkę Mariusz Prekewiczus. Remis po 58. 3 minuty 27 sekund do końca meczu. Andrzej Urlep teraz pokazuje, jak rozegrać ma akcję Dante Swanson. Wchodzi daleko, daleko na róg boiska. Najpierw wszedł Gatis Jachowicz, ale zrezygnował z tego. Z zasłony skorzystał Dante Swanson. Dante Swanson prawie przewrócił się tam na parkiet i rzut niecelny. Kto zbierze? Jest Mariusz Prekewiczus. Całe szczęście, że ta piłka odbiła się o obręczy w taki sposób, że jeszcze włocławianie zdążyli ją zebrać po 58. 2 minuty 54 sekundy. Dante Swanson wchodzi na kosz. Musi ponownie rzucać, chociaż był to trochę taki no wymuszony, niepotrzebny może rzut. I cały czas remis. 2 minuty 40 sekund. Andrzej Urlep pokazuje, że musi wyjść Michał Ignerski. I teraz, panie Michale, wszystko w pana rękach. Chociaż Michał Ignerski zdobył jeden punkt w tym spotkaniu, to Andrzej Urlep liczy na niego. Liczy, że ten koszykarz właśnie zaprezentuje swoją formę. Zaprezentuje to, co potrafi najlepiej, czyli rzuty za 3, rzuty za 2. Znakomite wejścia na kosz w tej końcówce, bardzo ważnej końcówce, ponieważ pozostały 2 minuty 13 sekund, wynik po 58 i Dante Swanson wchodzi na kosz, oddaje do Mariusza Prekewiczusa, ten za 3! Celnie! Mariusz Prekewiczus! Świetna akcja, dobrze tam zagrał Dante Swanson, nie próbował już wchodzić na kosz, zdobywać tych punktów. 61-58, Jan Molinari. I czy szczęścia koszykarze Turowa będą szukać w rzutach za linii 6 metrów 25 centymetrów. Wchodzi Radosław Chyrze, ale błąd Gatisa Jachowicza. Mogła być ta piłka w rękach Anwilu Włocławek, ale ponownie będą ją wyprowadzać z Gorzelczanie. 61-58. Dużo w tym spotkaniu strat. No i wchodzi Michał Ignerski. W nim cała nadzieja. No oczywiście inni zawodnicy także świetnie grają. Znakomicie dzisiaj przecież prezentuje się Jachowicz, znakomicie gra Dante Swanson, pomimo tego, że zdobył 8 punktów, ale te jego asysty i te niektóre zagrania, które otwierały drogę do kosza. A teraz Mariusz Prekewiczus nie może zgodzić się z decyzją sędziego. Arbitrowie pokazują, że jednak piłka będzie w dalszym ciągu po stronie Turowa. Co teraz muszą czuć obydwaj trenerzy, którzy tam stoją
Andrzej Urlep aż wchodzi prawie na parkiet. Ręce do góry, skacze. No to, to jest charakterystyczne u Andrzeja Urlepa, ale widać, że przeżywa całym sobą to spotkanie. Jan Molinari ma tylko 9 sekund. Tylko i aż 9 sekund. 6 sekund do końca akcji. Minuta 21. Faulowany jest Andrzej Pluta. Nie, proszę Państwa. Andrzej Pluta wyszedł poza boisko, nie był faulowany. Gdyby wcześniej Andrzej Pluta nie postawił tej nogi poza parkietem, no to na pewno byłoby przewinienie. Byłoby to przewinienie przy rzucie i Andrzej Pluta wykonywałby 3 rzuty wolne. Minuta 16, wszyscy stoją. Bardzo nerwowa końcówka. Dante Swanson, czy oszuka Andrzeja Plutę? Wspaniałe dzisiaj widowisko zaprezentowały nam obydwie drużyny. No i oczywiście, czy będzie to z korzyścią dla wrocławskich kibiców, czyli drużyna wygra? Dante Swanson za 3! Dante Swanson! 56 sekund do końca meczu! 64-58! Wojciech Kamiński jest zmuszony wziąć przerwę na żądanie. Nie wszystko jest jednak przesądzone. Co prawda Anwil wygrywa 6 punktami, ale to przy piłce będzie Turów z Gorzelec. A jeszcze jest 57 sekund do końca meczu. Jan Molinari. Na pewno szczęścia będzie szukał zespół Wojciecha Kamińskiego w rzutach za 3 punkty. I tutaj trzeba spoglądać na Andrzeja Plutę. Jan Molinari wchodzi na kosz celnie! Ależ akcja, przepiękna akcja Jana Molinariego. Dali się sprowokować koszykarze z Włocławka. Został sfaulowany Francuz i będzie wykonywał jeszcze jeden rzut wolny. No takiego obrotu sprawy na pewno sobie nie wyobrażali tutaj zawodnicy z Włocławka. No Jan Molinari trafia, a faulowany jest Michał Ignerski. A schodzi Radosław Chyży, bo jest to jego 5. przewinienie i wchodzi Hubert Radke. 41 sekund do końca meczu, 64-61. Radosław Chyży na pewno jest bardzo zły na siebie w takiej sytuacji, w takiej niepotrzebnej sytuacji praktycznie sfaulował Michała Ignerskiego. No i to powoduje, że zawodnik z Włocławka będzie wykonywał 2 rzuty wolne, ponieważ powyżej 5 przewinień ma ekipa ze Zgorzelca. Jest Michał Ignerski! Tylko 2 punkty w meczu, ale jakże ważny 2. punkt Michała Ignerskiego. Celnie. Nie łapie jeszcze piłki Jan Molinari, ponieważ czas jest liczony dopiero w momentu, kiedy zawodnik złapie tą piłkę w ręce. No i Jan Molinari będzie w tej końcówce się starał zdobywać samotnie punkty, wchodzić na kosz. Teraz znowu jakieś tam niepotrzebne spięcie między Gatisem Jachowiczem. No Gatis Jachowicz dzisiaj bardzo bojowy jest. Tym razem z Kevinem Pinkleyem mają sobie coś tam do powiedzenia. Jan Molinari, niecelnie! Drugi trafia, 66-62 i 36 sekund do końca meczu. No, teraz Anwil mógłby teoretycznie wyprowadzać piłkę przez 23 sekundy w ostatniej trafić, ale jest taktycznie faulowany Gatis Jachowicz przez Andrzeja Plutę. No i Gatis Jachowicz będzie wykonywał 2 rzuty wolne. Teraz na pewno ta końcówka będzie nam się troszeczkę dłużyła, będzie mnóstwo fauli, ale to są faule taktyczne, tylko że za każdym razem włocławianie będą wykonywać rzuty wolne. I Gatis Jachowicz celnie!
Niecelnie, ale zbiera Michał Ignerski! Nie, jednak nie zebrał tej piłki. No szkoda, był blisko. 24 sekundy do końca meczu. Jan Molinari, no pewnie on weźmie grę w swoje ręce i przewinienie w ataku. Znakomicie zachował się Marcin Sroka, natomiast bardzo źle tą akcję zakończył Jan Molinari, no ale to już nie jest problem kibiców włocławskich. Marcin Sroka będzie za chwilę wykonywał dwa rzuty wolne, oby celnie, ponieważ przewaga Anwilu jest pięciopunktowa, a do końca meczu pozostało 18 sekund. Nie, to jednak rzuty wolne będzie wykonywał Michał Ignerski. Niecelnie. No i niecelnie drugi raz Michał Ignerski. A jeszcze piłka z boku dla zespołu z Włocławka. No szkoda, że Michał Ignerski dwukrotnie nie trafił. Marcin Sroka, tym razem on jest faulowany, więc on będzie wykonywał rzuty wolne. No i widać, że opłaca się faulować zawodników z Włocławka, którzy nie trafiają rzutów wolnych, a więc jest jeszcze cień nadziei dla podopiecznych Wojciecha Kamińskiego. 67-62, 17 sekund, Marcin Sroka. Publiczność trzyma kciuki za Marcina Srokę, a ten zdobywa swój 11 punkt w tym meczu. Kolejny niecelny, ale jest tam Gatis Jachowicz na posterunku. I tym razem on jest faulowany. Wielkie brawa dla Gatisa. No dziś znakomite zawody, jak dotąd 13 punktów, wiele zbiórek. Także blokowanie rywali znakomite. No i Jachowicz, dwa rzuty wolne. Pierwszy celny. Drugi niecelny, no i tym razem Hubert Radke zbiera piłkę, jest Andrzej Pluta. Ale jest Gatis Jachowicz, spokojnie! No niepotrzebne, niepotrzebne, bardzo niepotrzebne było to przewinienie Marcina Sroki. Można było uspokoić tą akcję, wyczekać do końca, rozegrać te ostatnie 7 sekund, mieć już święty spokój, wygrać ten mecz. Ale Marcin Sroka tam gdzieś tą ręką machnął, sfaulował rywala, no i 69-62. A do końca meczu 7 sekund. No i muszą się spieszyć goście, Jan Molinari. Czyżby już nie widział szansy zwycięstwa? Teraz rzuca za 3. Nie ma! No i Anwil Włocławek wygrywa w drugim meczu, ćwierćfinałowym play-off. 69-62. Trenerzy teraz rozmawiają jeszcze ze sobą. Andrzej Urlep z Wojciechem Kamińskim. Coś tam Andrzej Urlep tłumaczy jeszcze Wojciechowi Kamińskiemu. No i teraz aż musieli ich sędziowie rozdzielić, ale jeszcze tam trwają dyskusje przy stoliku sędziowskim, a więc nie tylko zawodnicy, ale także trenerzy mają sobie coś do powiedzenia. Na punkty dla Anwilu zdobyli Hajwicz 11, 2 Grudziński, Ed Scott nie zdobył punktu, Witka 1, 3 Prekewicius, Lisicki 3 punkty, Ignerski zdobył tylko 3 punkty, Swanson 11, 14 punktów zdobył Gatis Jachowicz, Sroka 11, Scott 10, natomiast dla drużyny Turowa z Gorzelec Pinkney 19, Pluta 11, 5 Subotic, 16 Molinari, 6 Chyży, 2 punkty Radke i 3 punkty Szawarski. Za uwagę dziękuję Państwu bardzo gorąco. Andrzej Sołtysiak, do usłyszenia i do zobaczenia.